i zaczynamy dzień drugi tego adwenturowego latania. Lecimy sobie teraz trasę 70 km, przynajmniej tak mi pokazuje dzisiejsza mapka. Z tego co wiem, ma być dzisiaj bardziej przyjemny jak wczoraj, co mnie bardzo martwi. Ale ogólnie mam nadzieję, że dam radę. No. Trochę czuję, że ta dupa mi już zaczyna dobijać dosyć mocno. Także przy większych prędkościach będzie lipa, ale jakoś tam pójdzie. Opowiem wam może, jak w ogóle wygląda cała tutaj ta impreza. A mianowicie tak, mamy tutaj bazę noclegową. Wszyscy jesteśmy tutaj w jednym miejscu, porozrzucani po różnych domkach. Cała koncepcja jazdy polega na tym, że dostajemy sobie mapkę. Mamy powgrywane aplikacje z GPS-em i tak dalej. Dostajemy sobie mapy, właściwie te traki całe wytyczone przez Kaddafiego i po prostu lecimy wzdłuż, lecimy tak jak nam trasa pokazuje. Z tego co wiem, to chyba nie jest to na żaden czas ani nic, tylko po prostu taka pojeżdżawka. Chociaż z tego co widziałem, jakieś nagrody są. Za co, to nawet nie mam pojęcia, przyznam wam szczerze. No i ogólnie tak jak wczoraj, to jeździliśmy sobie głównie po takich polnych drogach, gdzieś tam trochę po jakichś szlakach, troszeczkę po asfalcie. No a dzisiaj ma być już więcej takiego terenu, bardziej pod hard enduro niż pod adventure. No ale zobaczymy. No, mam pewne obawy, czy tenera sobie poradzi, albo czy ja sobie poradzę na tenerce, bo opony mam typowo takie dualowe. Nie żadną kostkę, tak jak większość osób tutaj, jeszcze sporo osób wczoraj zmieniało właśnie opony na kostki. No a ja poleciałem na tych dualach. No i w razie co to stwierdziłem, że będę zmieniał najwyżej na XC, ale podejrzewam, że nie zechce mi się już nawet wracać, jak będziemy gdzieś daleko w terenie. To zanim ja się wydostanę tenerą i wrócę na bazę po XC, to pewnie mi się już więcej nie zechce. Wczoraj też mieliśmy przygody, bo tutaj chłopaki na tych KLE, no spoko, maszynki poprzerabiane, naprawdę budą gdzieś tam duże zainteresowanie. Mają przeszczepy, zawieszenia od KTM-a 525, jakieś tam czachy, zbiorniki poprzerabiane i tak dalej. No i naprawdę ciekawie jeżdżą. No ale mają te wady, że jeszcze trzeba je tam troszeczkę posprawdzać. No i wychodziły różne kwiatki wczoraj, tak jak na przykład, o kurde, nie ma chłopaków, się rozpędziłem za bardzo. Zostali tam do góry na chwilę, ale chyba nic się nie stało. A, no to poczekam, dzięki. Dobra, była chyba pierwsza gleba. No i ogólnie, no to tak jak wczoraj na przykład, tutaj w jednym z tych KLE jest przerobiony zbiornik paliwa wyspawany gdzieś tam samemu i podczas wkładania go w ramę pękł, także wczoraj cały czas na po prostu kapiącym paliwie jechaliśmy, musieliśmy co chwilę spuszczać z tenerki i tankować do tego KLE, żeby dojechać do bazy. No ale wczoraj Kaddafi załatwił spawacza, przyjechał gość z Tigiem, poogarniał wszystkim, co mieli coś do spawania. Drugi gość przyjechał z oponami, z montażownicą do opon, powymieniał opony ludziom. Także no, jeśli o takie rzeczy chodzi technicznie, no to naprawdę nikt tu gdzieś tam sam nie zostaje. Każdy ma jakieś wsparcie zapewnione.
O, kurwa. Tam było więcej tej wody niż się spodziewałem. O! Mać. Ta, chyba. O kurwa. Ta. Kierunkowskaz i... A to ten chuj. A i tu, dobra. Dobra. Mnie to zastanawia, dlaczego oni tu wszyscy wracają. No właśnie, to jest też na tym, ale trzeba się zapytać go. Chyba dlatego właśnie przez te rzeczy. Ogólnie jest spoko, fajnie deszczyk pada. Jest ciepło, wody jest dużo, ale zaczyna słońce wychodzić, także może nie będzie tak źle. Dobra, zatankowane, pojedzone, napompowane koła. O, troszeczkę przestało padać na jakiś czas. Trochę się wysuszyliśmy i lecimy teraz dalej. Wracamy do trasy i ciśniemy ogniem. Jeszcze tutaj u Adriana się wydech urwał. Ale tam, gdzieś tam do jakiegoś starego tartaku poszliśmy. Znaczy no, nie starego, ale do jakiegoś tartaku poszliśmy, pożyczyliśmy drut. Właściwie poprosiliśmy po prostu, żeby nam dali drut. Dali nam drut. Adrian, Adrian to przywiązał i jakoś tam się trzyma. Ugh.
dzięki. A teraz z drugiej strony pójdzie kierunek. Kompletnie mi ta opona brzegami nie trzyma. To jest masakra. Będę pilnować, żeby się po prostu nie rozpędzać za bardzo. Jakby było sucho, to luz. Ale jak teraz popadało, no to jest ciężko. Najgorzej tak jak tutaj. Muszę się prawą nogą podpierać. No a przodem nie zahamuję, bo się wyje. Staram się uciekać w takich momentach, gdzieś jest gęsto liści, w sensie na podłożu taka gęsta ściółka, a tam mi trochę trakcji więcej łapie. Się moto zakopuje. Ja sobie będę zjeżdżać tak na zgaszonym. Tylko wyłączę światło. I patrzcie teraz, tylko przedni hebel mnie ratuje, bo tył mam zblokowany na maksa i w sumie całą jakby prędkość do zera to wytracam głównie przednim hamulcem. A jeszcze długo ten zjazd. Ale dzisiaj to będzie wulgaryzmów w tym filmie. Ja nie mogę. K***a. Dobra, ruszamy dalej. Ale mam wody w bucie, normalnie czuję, jak mi się przelewa. Chłopaki tutaj odpuścili. Sławek, tutaj co jechaliśmy we trzech, też odpuścił, bo złapał kapcia, także stwierdził, że wraca na chatę. Na chatę też asfaltem jest jeszcze 13 chyba kilometrów, także też kawałek na kapciu musi podjechać. Nam zostało jeszcze chyba 20 kilka, no i lecimy dalej, zobaczymy. Sprzęgła nie mam, ale a linka mi się gdzieś za**ła. O, to już nie jest hard enduro, to już jest, nie wiem co to jest rzeźnia po prostu. A nie, ja po prostu nie mam kurwa sprzęgła. Mi się po prostu skończyło sprzęgło, kurwa. No jestem rozczarowany, bo naprawdę jechaliśmy tu pierwsi, naprawdę spoko nam szło, a jak zaczęły się sprzęty, to każdy po kolei. Naprawdę spoko było, no tutaj sami zresztą widzieliście, łapało trakcję, wszystko, no aż byłem pod wrażeniem, że ta tenera tak szła normalnie z miejsca, no kurwa. Jest mi przykro, bo naprawdę jakby nie odpuściłem sam z siebie, tylko po prostu maszyna nie wytrzymała, no i to jest kurwa najgorsze. I to jest, moi drodzy, koniec tej zabawy.
tyle trasy przejechane. No nawet nie macie pojęcia, jak mi jest z tym źle.